Witajcie moi drodzy, to są Jaja w Kuchni i jest to specjalna audycja, która jest dlatego, że ten program ma już 4 lata. Jaja w Kuchni to jest najbardziej tłuściutka audycja w polskim eterze, w której spotykamy się z ludźmi, którzy zajmują się kuchnią, gotują, są szefami kuchni, właścicielami restauracji, czasami entuzjastami. Anegdotka jest taka, że czasem też przyjdzie Wieniu i krzyczy na realizatora, żeby wyłączał muzykę, bo on chce mówić więcej. Tymczasem dzisiaj, z okazji tych 4 lat, gość jest specjalny. Człowiek, który gdzieś tę gastronomię gdzieś pokazywał w całej swojej karierze po drodze, a na koniec tę karierę troszeczkę zmienił i gastronomią zajmuje się w zasadzie, można powiedzieć, z pasji. Pan Marek Konrad, bardzo mi przyjemnie. Dobry wieczór, mnie też, dziękuję za zaproszenie. Nie przygotowałem sobie tego wejścia, więc mówiłem taki strumień świadomości, ale muszę powiedzieć, że przez ostatnie kilka dni oglądałem, odświeżałem, no i odnajdowałem jakieś smaczki, tak jak... Współczuję. Zastanawiałem się, do czego się podpiąć, do jaja czy do tłuściutkiego, a czy to jest zaproszenia. Tłuściutkie jajo. No, kiedyś w pewnej telewizji na żywo powiedziałem, o co chodziło tak naprawdę z tą nazwą, którą wymyśliła moja była już dziewczyna, więc nie idźmy w ten, nie idźmy tą drogą. Dobra, okay. Natomiast przede wszystkim Dlaczego jesteśmy w audycji o jedzeniu? To zawsze gdzieś mi się pojawiało, jak chodziłem do takich miejsc, jak talerzyki na przykład, których już niestety nie ma, bo przez pandemię zniknęły. Gdzie w tym miejscu i w innych też bardzo często wiszą plakaty, piękne zresztą, plakaty filmu Zaklęte rewiry. Mm. I to było 45 lat temu. Tak, dobrze państwo słyszą. Dobrze państwo, ja jestem na żywo. I właśnie, mimo wszystko. I ten film wskoczył na Netflixa jakiś czas temu i ludzie zaczęli go sobie odświeżać, no bo Netflix jako najlepszy dystrybutor filmów w tym momencie, tak można powiedzieć, prosto do domu, nagle pozwala ludziom odświeżać takie klasyki i okazuje się, że te klasyki są tak naprawdę ponadczasowe i mają bardzo często, brzydko mówiąc, podjazdu do tych filmów, które pojawiają się teraz. Też się nad tym zastanawiałem, jak rozmawiam z Januszem Majewskim, reżyserem tego filmu, a często jesteśmy w kontakcie jako starsi panowie i sprawiamy sobie przyjemność takimi wspomnieniami oraz chodzeniem do knajpy, żeby co nieco przetrącić wspólnie. To zastanawiamy się nad cechami tego filmu, które pozwoliły mu przetrwać właśnie. I tak mi się wydaje, że w jego urodzie zawiera się troska o tę urodę. To znaczy, przede wszystkim kręciliśmy go długo. Mówię o tym specjalnie, dlatego że jednak ta troska wymaga czasu przede wszystkim. Wymaga precyzji, wymaga detalu. Ponieważ Janusz jest i smakoszem, i detalistą, i człowiekiem uwielbiającym piękno w ogóle, i znającym się na nim. I z wykształcenia, ale i z potrzeby ducha. Więc to wszystko zawarł w filmie. A restauracja, którą on pamięta, jeszcze miała, czy restauracje, którą pamiętam, miały swojego ducha. To nie były miejsca tylko i wyłącznie polegające na wyżerce, ale tam ludzie zostawiali swój ślad, bardzo wyraźny. Chodząc do tego miejsca i będąc obsługiwani przez dosyć wyjątkowych ludzi, o tym też chcę jeszcze powiedzieć parę słów, razem tworzyli atmosferę tego miejsca. I ten film jest o tym właśnie. Oczywiście on ma swoją dramaturgię, on mówi o młodym chłopcu, który przechodzi jakieś szczeble wtajemniczenia i to jest atrakcyjna opowieść. On się zmienia na oczach widza, więc to też jest atrakcyjne. Dla mnie wykonawcy miało swój walor, bo zmieniać się na oczach widza jest ciekawie, jest atrakcyjnie. Dojrzewać, że tak powiem. Ale restauracje znaleźliśmy poza Polską. Mimo że opowiadanie oryginalne Henryka Worcela dotyczy Grand Hotelu Krakowskiego, to ani tam, ani gdzie indziej nie znaleźliśmy tej atmosfery, nie znaleźliśmy wystroju secesyjnego i poszukaliśmy jej w Pradze, która została, pozostała nietknięta. Może wtedy jeszcze, dzisiaj nawet to miejsce jest troszkę, podlega już pewnej renowacji, ale tam był ten duch, o który nam chodziło. Światło do tego filmu robił Mirosław Ondrzyczek, wybitny operator, który pracował z Miloszem Formanem,
nie tylko zresztą, i z ogromną czułością i zrozumieniem, bo w Pradze też przechowuje się duch restauracji. To jest taki austro-węgierski, no właśnie, galicyjski duch, który tam jest wiecznie żywy. Ale ja widzę, że w ogóle jest mnóstwo ludzi młodych, którzy mają w okolicach, nie wiem, 25 lat, a zaczynają się nosić tak, jak wtedy się noszono, zaczynają się zachowywać. Jest mnóstwo miejsc, takich jak, nie wiem, chociażby Woda Ognista, gdzie panowie naprawdę nawiązują do tego ducha i do tego stylu obsługi gościa. Mhm. Mam wrażenie, że to jest tak, że im popularniejsze są te filmy pokazujące tamtą epokę, ale też to, że jest to taki, no ładnie mówiąc, dla członków gastrobandy klasyk, to chcą właśnie, żeby tak to wyglądało. Jasne. Nie wszystko da się tak zaadoptować. No, bardzo często ma to cechy jednak pewnej kopii. Tam to było naturalne, bo taki był czas po prostu. On zawierał w sobie pewne reguły, zasady bycia między sobą i tak dalej. Proszę zauważyć, że cała ta kasta kelnerska w tym filmie jest kastą ludzi dojrzałych. Tak. To jest moje spostrzeżenie, które bardzo często potwierdzam w różnych miejscach świata, bo jednak z bagażem tego filmu, ma pan rację, odwiedzam te miejsca dzisiaj i szukam takich ludzi, którzy niosą ze sobą ten rodzaj czułości i perfekcji dla klienta, ale perfekcji bardzo specyficznej. Bez klepania tego, co jest na talerzu, jak robione. Tak, tak. Bez przekroczenia pewnych granic intymności człowieka, który przychodzi zjeść, ale też z takim zasobem wiedzy, informacji, to nie tylko tego, co jest na talerzu, jak to zostało zrobione, ale tego spowiednika, któremu ten gość powierzy rzeczy, których nie zostawi w domu, ale nie opowie przyjacielowi. Bo to jest ten moment spotkania, niesłychanie poetycki wbrew pozorom. Niesłychanie ubarwiony, że tak powiem, bo to spotkanie ma w sobie cechy baśni pewnej. My potrzebujemy jakiejś odświętności. Restauracja ją ma w założeniu. My przychodzimy coś zjeść, no to wystarczy wyjść do sklepu i sobie zjemy. Dzisiaj kupimy gotowe danie. Będzie taniej. Zapewniają nas, że smacznie i tak dalej. Tam zapłacimy dużo więcej, ale za co zapłacimy? Za tę wyjątkowość po prostu. Po to, żebyśmy byli obsłużeni. A to, jak jesteśmy obsłużeni, jest zasługą ludzi, których walor na moich oczach, jeżeli pan mnie zapewnia o czymś innym, to mnie to tylko cieszy, ale myślę, że on się oddala. Że on się oddala razem z epoką pewną, z relacjami, z pośpiechem. Mało mamy czasu. Jedzenie dla mnie jest pewną odświętnością, która wymaga czasu i to nie po to, żeby jakieś głupoty opowiadać przy tym, tylko żeby sobie dać ten czas przeżycia. Żeby nie gonić za czymś, co jest tylko i wyłącznie mirażem. Dlatego, że tak naprawdę my potrzebujemy zmysłowości pewnej, która ucieka nam razem z unifikacją, z powtarzalnością, z tym samym i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj strasznie trudno pojechać gdziekolwiek na świat i zjeść coś oryginalnego, czego byśmy nie znali, albo byśmy sobie nie wyobrazili, albo nie podstawiliby nam, wie pan, wietnamskiego jedzenia w Rzymie na placu. Wietnamskie jedzenie można bardzo dobre w Warszawie zjeść, ale to jest też kwestia tego, że jest... że nie robią tego jedzenia przeważnie Polacy, tylko którzy byli w Wietnamie i tak jak bardzo często jest z tajskim jedzeniem, że byłem w tym Egipcie, Azji i przywożę Pad Thaia, tylko faktycznie Wietnamczycy, których jest mnóstwo w Warszawie, już kolejne pokolenie, doskonale weszli w ten rynek i to jedzenie jest naprawdę bardzo często fantastyczne. Rozmawiać można cały czas, przez całą godzinę, ale jesteśmy rozgłośnią radiową i musimy grać piosenki, a wybraliśmy piosenki, no, myślę takie, które pan przynajmniej kojarzy. A. No jaka inna audycja mogłaby wam zagrać tak cudowny utwór, czołówkę trzeciego sezonu serialu Ekstradycja? Bardzo jestem wdzięczny, że pan nie puścił Ordonówny albo Sembolińskiego. Mamy jeszcze kilka historii w zanadrzu. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Dobra. W każdym razie pytanie, no bo tak... zajrzałem na Internet Movie Database. No pan jest we wszystkim, kurde. No pan jest we wszystkim. No oczywiście urywa się to w pewnym momencie, chociaż ostatni wpis jest z roku 2020. Zabij to i wyjdź z tego miasta. Więc... A, tak, tak.
Ale to 14 lat trwało, zanim ten napis tak się ukazał. Czyli ta decyzja zaprzestania grania w filmach i serialach gdzieś pojawiała się wcześniej. Czy to jest tak, że... Znaczy, no wszyscy znamy historię związaną z tym, że gdzieś reklama banku pozwala funkcjonować troszeczkę inaczej i w wielu wywiadach mówi pan, jak to... Tak, tak. Jest to z jednej strony trochę straszne, z drugiej strony trochę zrozumiałe, ale pytanie, czy to jest to, czy wino pana wyciągnęło z filmu? Nie, ani jedno, ani drugie. Wie pan. Myślę, ja strasznie długo stoję przed tą kamerą, czy stałem. Miałem 10 lat, jak mnie postawili pierwszy raz, no także swoje już wyrobiłem. Ale nie wiem, ani nie chcę dociekać specjalnie i psychologizować, bo to może być mylące, ale ja się urodziłem w domu aktorskim i zanim stanąłem przed tą kamerą, to się jeszcze naoglądałem, wie pan, i znałem koszty tego, w szkole właściwie wszystko mi się potwierdzało i tak dalej. Potem w sumie nie robiłem swoje, bo nic innego nie umiałem, ale skończył się ten czas taki emocjonalnego związku, a jak się nie ma z tym emocjonalnego związku, to nie da się tego uprawiać rutynowo, że tak powiem. Więc podziękowałem. Zmienia się świat, wie pan, i on się zmienił dookoła mnie, nie ma moich mistrzów i atmosfera wokół tego, co robiłem, gdzie byłem i tak dalej, też się zmieniła. I tak sobie pomyślałem, że nie ma co tam tkwić. Wdałem się w to wino, które było czymś tak osobliwym i tak diametralnie innym od takiej ciekawości poprzedniego zawodu. Bo przecież nie mogę powiedzieć ani, żebym został źle doświadczony przez ten zawód, ani żeby on nie miał swoich atrakcji. Wprost przeciwnie, człowiek może być kimś innym co miesiąc, co dwa. Przebiera się w czyjś kostium i gra czyjś scenariusz życiowy. To jest atrakcyjne. Dopóki, no, że tak powiem, nie ma jakiegoś przeczucia, że tak powiem, że to już było. No właśnie, bo rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę o, znowu pojawia się temat reklam samochodu produkowanego w Japonii, gdzie sam pan siebie goni, siedząc w jednym samochodzie, ucharakteryzowany na część postaci, jakie pan zwykł grywać i tak jakby siebie. I sam pan siebie objeżdża. Tak. To jest charakterystyczne dla mnie, że ja prowadzę dialog sam ze sobą. No ale jest tak, że bardzo często aktorzy próbują przełamać swój wizerunek. No chociażby Piotr Cyrwus, który przez lata, doskonały aktor, który przez lata grał Ryśka z Klanu i wszyscy tego Ryśka z Klanu po prostu kojarzyli. Zagrał w fantastycznym filmie Fanatyk. I da się to zrobić, ale są tacy, którzy tkwią w tym cały czas. I takie pytanie, bo strasznie dużo tych sequeli, filmów, które pojawiły się, które były hitami w latach 90., 80., dzieje się to na świecie. Mamy też to na naszym poletku. Czy no gdyby nie to, że pana głowa została roztrzaskana, a w zasadzie kapusta została roztrzaskana przez Franza Maurera, chciałby pan zagrać w Psach 3? Pan by wolał, żeby moja głowa została roztrzaskana? Muszę pogadać o tym z jakimś reżyserem i go przestraszyć publiczność, żeby pan nie został reżyserem. Kapusta musi być, bo jest to program kulinarny. Ale... Rozumiem. Stąd kapusta poszatkowana. Nie, tak jest. Po wietnamsku. Nieprzypadkowym, tak. Pociskiem. Nie. Jak to jest? Coś tam leżało, jakiś manekin chyba leżał, podejrzewam. Ale muszę panu powiedzieć, że jeszcze nie doświadczyłem pytania od tej strony. Widocznie potrzeba było kulinarnej audycji, ale jak patrzyłem na szeregowca Ryana i ciągnące się flaki żołnierzy i niosących swoje nogi i ręce podczas lądowania na plaży Omaha, to jakoś specjalnie nie przywiązywałem wagi do tego wydarzenia technicznego, tylko przejęty byłem tym, co widzę. Film jest baśnią i oczywiście wiadomo, że nie wybuchniemy, wiadomo, że Brunner nie ma przeszłości nazistowskiej, wie pan, i tak będzie lubiany i tak dalej. Także to jest jakiś margines dla tego wszystkiego. A psy, nie, już psy trzecie, już psy drugie były poza mną, bo zginąłem w tych pierwszych, mimo że bardzo usilnie namawiałem Władka, żeby
brat bliźniak wysiadł w sak drugich Ola z jakiegoś autobusu, który z niesie... Nie, nie, miałem taki fantastyczny pomysł, że zatrzymuje się autokar przed filharmonią, widać buty i nogi wysiadających i ich sprzęt, czyli tam, to, jak się domyślamy, będą muzycy, prawda? Jeden ma kontrabas, drugi jakieś skrzypce i ten mój bohater niesie w skrzypcach oczywiście składany jakiś karabin i się okazuje bratem bliźniakiem Ola. Ale Władek ze swojej perspektywy 2 metrów obdarzył mnie takim wzrokiem, że się wycofałem z tego pomysłu. Nie, nie, nie. Psy nie. Już nic zresztą nie. Nawet gdyby pan wymieniał nazwiska jakichś mitycznych reżyserów ze Spielbergiem i Polańskim, nic mnie to nie ruszy, bo... No bo nie, no po prostu ten czas mamy zamknięty. Strasznie szkoda, cholera, bo miałem zaproponować coś, żebyśmy coś nagrali. Program bardzo, kulinarny. Bardzo miło. A, to jest jeszcze do przemyślenia. O. No bo jednak na YouTubie pojawiają się filmy, w których pan opowiada o winie, jak wybierać, jak przede wszystkim nie jak wybierać dobre, a jak dowiedzieć się, że wino jest złe. To cały czas jest taka wiedza, która jest... No bo wino chyba zostało już odczarowane, już nie jest takim gigantycznym fiubździu, bajerem i tygrysy Europy, że pijemy wino i snobujemy się na wino w takim wielkim kryształowym kieliszku, tylko jest czymś na co dzień. No tak, tak, ale mówimy sobie to w stołecznym mieście, wie pan, w jego centrum, to tak nie jest. My pijemy mało. My, że tak powiem, nadwiślański lud, pijemy tego mało bardzo i bardzo mało o nim wiemy. Mhm. Piją ludzie w miastach, piją w dobrych dzielnicach miasta, a większość ciągle kupuje się w sieciach i to jest w porządku. Ja nic nie mam do sieci. To jest bardzo zdrowa konkurencja. Sam tak zaczynałem swoją kontemplację napoju boskiego. Byle było go dużo i za najniższą cenę. I to jest w porządku. Tak się ewoluuje. Jestem zobligowany do powiedzenia do kamery teraz, proszę korzystać odpowiedzialnie. Tak, tak, jak najbardziej. Ale ale co? Ale wiedzy ciągle nie dosyć. Mhm. Przede wszystkim takiej wiedzy nie, co tam się w środku znajduje, czy poziomka, czy porzeczka, czy śliwka, bo to jest przesada. Ten język zresztą, bo my oczywiście dysponujemy książkami, dysponujemy taką kastą znawców, którzy bardzo tak się noszą, że tak powiem, odpowiedzialnie. Mówią o tym takim językiem, który peszy bardzo często. Znajdują coś w tym winie, czego inni ludzie nie znajdują po prostu. Pachnie bandażem. Pachnie bandażem. Pachnie starym butem taki, albo siodłem. Dawno nie wąchałem siodła. Ale nie znajdują tego i są speszeni, że jakaś ułomność im towarzyszy. Mhm. I to ma być radosne, jest towarzyszem jedzenia i jakiegoś posiadu, jest trunkiem nieagresywnym. Zawsze o tym mówiłem. I w zasadzie opowiadając o tym, o winie, opowiadam bardziej historię ludzi, którzy je tworzą w różnych miejscach świata. I co to oznacza w zasadzie, że pozostają w tym samym miejscu w 5., 7. i w 12. pokoleniu. No, słyszałem fantastyczną historię, kiedy byłem w Bara Wino na Noakowskiego na szkoleniu o szampanie. Historię faceta, który jest tym szampaniarzem od pokoleń, a wygląda jak kierowca traktora. Ale oczywiście. I widzę zdjęcie, facet po prostu, no, ktoś by powiedział redneck, a facet robi fantastycznego szampana. Ale to są rolnicy, proszę tak. Nie zapominać, że to są ludzie prości, którzy żyją bardzo często, bo są oczywiście i arystokraci, ale to nie ma żadnego znaczenia. Mhm. To są ludzie żyjący zgodnie z kalendarzem, że tak powiem, natury i najważniejszym ich panem i jedynym jest słońce, jest powietrze i jest pewien przekaz genetyczny i rodzinny, który każe im siedzieć w tym samym miejscu i odczuwać twórczą przyjemność z tego, co robią. Bo wino tylko w jednej części jest produktem naturalnym, które daje ziemia pod wpływem słońca, wilgoci, którą tam znajdzie i tak dalej. Ale drugą jego częścią, nie mniejszą, nie większą, nie wiem, ale ważną, jest pasja i talent człowieka.
w tym samym miejscu trzech winiarzy z tego samego szczepu zrobią trzy zupełnie różne wina, bo oni różnią się między sobą. I to jest już powód do tego, żeby wnikać, że tak powiem, w te tajemnice. Ona jest ciekawa i dotyczy naszych zmysłów. W tym się mieści także pojęcie czasu, który dla nas Polaków jest jakąś abstrakcją, ponieważ my gonimy tak strasznie, bez przerwy towarzyszy nam hasło nadganiania czasu, wie pan, dopędzenia, dorównania i tak dalej, i tak dalej. No i udaje nam się zrobić coś takiego, że na przykład w finansach jesteśmy, nagle okazuje się liderem, wyjeżdżam gdzieś, chcę zapłacić zbliżeniowo i wszyscy na mnie patrzą, a pan rzeczywiście, co pan robi? Ale ma pan rację, bo my bardzo często wyprzedzamy świat, wie pan, czasem jesteśmy za to karani, ale gubimy zmysły, gubimy przyjemność, gubimy radość właśnie pobytu z innym człowiekiem, wysłuchania go albo krótkiej opinii na temat tego, co je albo co pije. To może się wydawać banalne, no bo i jedzenie, i picie, i narzucenie czegoś na siebie, no to polega na tym, żeby się ogrzać albo żeby zaspokoić głód i pragnienie, prawda? Ale przecież może to być niesłychanie przyjemne i zmysłowe. Możemy, wie pan, to najlepiej robiąc jedzenie. Ile to może sprawiać przyjemności samemu twórcy, ale i temu, kto i wysłucha pana, albo jest w stanie, że tak powiem, dokonać wiwisekcji tego, co pan zrobił na własnej osobie, prawda? I dotknąć podniebieniem tego, co pan mu zaserwował. To jest wspaniałe, dlatego że wszystkich nas dotyczy to samo. Mamy ten sam zestaw produktów, prawda? Jeżeli świadomie z tego korzystamy, to możemy mieć o wiele lepsze wrażenia, jeżeli ktoś, kto nie zwraca na to uwagi. No i tak samo jak z winem. Trzech kucharzy zrobi zupełnie inne danie z tych samych produktów. To jest nasze życie, tak naprawdę. Życie, już to w jakimś mówiłem, to jest coś najbliżej nas, wie pan, czego możemy dotknąć, co możemy zapamiętać. Jest tyle rzeczy w sferze wyobraźni, tylko i wyłącznie. Bardzo często za nią podróżujemy oczywiście, wybiegamy do przodu i tak dalej, ale wrażenia prawdziwe odbieramy wokół siebie bardzo teraz, bardzo już. No i my teraz mamy kolejne wrażenie. Idziemy dalej w tę naszą cudowną selekcję utworów. Jestem ciekaw. I tak jak Maciej Złoch, który realizuje tę audycję wraz z Tomkiem Pazierskim, Maciek Złoch powiedział, nie gramy ballad. No i skłamał. Macie od znanej restauratorki, pani Zofii, która robi fantastyczne miejsce, które nazywa się The Cool Cat, że to jest cudowny utwór na karaoke. A tam organizowane są takie imprezy dla gastronomii w niedzielę, gdzie przychodzą członkowie gastronomii, barmani, kelnerzy, kucharze i śpiewają. Kapitalnie. Pierwszą edycję wygrałem ja i dostałem wielki puchar. Tak się tylko pochwalę. No. Ale to kwestia tego skutera, o którym rozmawialiśmy i którego oczywiście nie zagrałem. Posiedźmy dłużej, ja z panem zrobię wywiad. Mamy taką tradycję tutaj, że zapraszając gości, zachęcamy ich do przeczytania utworów, tekstów utworów, które na naszej antenie często były grane. No i takim utworem jest utwór Wojtka Sokoła, Chcemy Być Wyżej. No i gdyby pan był Mam go przed sobą. Tak jest. Gdyby pan był tak miły, ja nacisnę nagrywanie i potem zrobimy z tego tak zwany viral. Ocie, kurczę. Jo? Nagrywanie włączone. Z Gredowi moje teksty tłumaczy syn sąsiada. Ten niewiele klei, bo ma już swoje lata. A mało lata, kiedy słucha, pilnuje tata i kaszle na przekleństwach, koniec świata. Sokół wjeżdża, weź coś na znieczulenie. Niektórzy mówią, że dziurawe mam kieszenie, bo ciągle wpada hajs, a ja ciągle go wydaję. Żyć trzeba umieć, a nie kitrać jak frajer. Przewidziałem tutaj kiedyś, ile kłebo będzie wart. Kubuś, trzymaj przy orderach, nie pokazuj im kart. Mamy fart, że żyjemy tak, bo umimy. Nie jak chytra baba, co se zajumała trzy cytryny. Chcę napawać się tą chwilą, wiem, że nie było nigdy lżej. Chcemy być wyżej. Mój lot, zgarniamy wszystko wcale nie siłą, bo żyć trzeba umieć, co by się nie urodziło. Ja słucham małolatów, żeby wiedzieć, co się kroi. Słucham zgredów, żeby wiedzieć, jak było. Jedni i drudzy słuchają słów moich, że trzeba umieć, co by się nie wydarzyło. Ja jestem wzruszony. Naprawdę jestem wzruszony. Ja też sam się, wie pan, ocieram łzy. A co jest ciekawe,
Nikt z naszych gości, albo prawie nikt z naszych gości, nie zachował tak zwanego flow, czyli tego, co o raperach się mówi, że no, nikomu się nie udało tego zarapować. Jest pan pierwszym raperem Rzeczypospolitej tak naprawdę w tym momencie. Bardzo mi pan wielką frajdę robi, prawdę mówiąc. A mówiło się, że to Franek Kimono jest pierwszy. No, to fantastyczne było. Zawsze Piotrusia podziwiałem, jak to sieknął na początku. Odpowiedziałem mu mydełkiem fale, Holender. Poszło trochę inną stronę. No właśnie nie chciałem rozmawiać o mydełku fanu, bo co bardzo tu można, pan kulturalny. Co tu można powiedzieć o mydełku fanu? Wszystko, niech pan śmiało. Moi rodzice kiedyś, jak przyjechałem z wycieczki, byli załamani, bo ja śpiewałem tylko to. Niech pan ich przeprosi. W takim razie wróćmy do tego wina robionego przez tych ludzi, którzy mają te swoje, każdy ma swoją historię, są różni. No ja sam poznałem człowieka, który był gigantem technologicznym w regionie Wenecji i wrócił do robienia wina, bo robiła to jego rodzina i razem z nim gotowałem gdzieś na wzgórzach Valdobbiadene Risi e Bisi w 20-letniej chacie. No, fantastyczne przeżycie z facetem, który wychodzi z technologii i zaczyna sadzić te winogrona. Tak, czy są takie fajne historie wśród polskich winiarzy? Jeszcze nie, myślę, że nie, że to jest za wcześnie. Grubo za wcześnie. 15 lat, wie pan, winnic w Polsce to jest, to nawet nie szkoła podstawowa, to jest przedszkole. Kiedy mówimy o ja panu powiem, jest taki gość w Katalonii, Jordi Bohigas, z którym już z 10 razy jadłem śniadanie na takiej jego gubałówce, która przynależy do bodegi. Jak tam się wedrzemy już na te 700 metrów, on rozkłada stolik o 9 rano, drewniany ze swojego samochodu, kroi chleb, wyjmuje oliwę i kawę, musujące wino katalońskie. I polecam państwu tę dietę o 9 rano bardzo. I patrzymy na wzgórze, takie lekko za mgłą, on mówi, wiesz, jak moi przodkowie budowali tę bodegę w 1211 roku, to na tym wzgórzu przebiegała granica między islamem i chrześcijaństwem. Więc jak mi pan pyta o polskich winiarzy, to widzimy tę przestrzeń, że islam mimo starań jeszcze do nas nie dotarł. Jeszcze mamy trochę czasu. Nie. To są opowieści tego typu. Drugi z kolei ma za zadanie za swojego życia wykopać następny kawałek tunelu, piwnicy. Okay. Dzisiaj to nie jest żaden problem, wie pan, wziąć maszynę jakąś, świder i wyborować skałę. No to widziałem na przykład w winnicy Campo Viejo, tak, gdzie jest po prostu piękna, modernistyczna willa na samej górze, a w środku w to jest wrąbana cała fabryka. Tak jest. To jest niewiarygodne. Tak jest. Są zresztą wspaniałe architektury. Ale wracając do tej piwnicy, ona ma dzisiaj 3,5 kilometra. Niech pan sobie wyobrazi te ile pokolenia, to które tam łopatką i kilowkiem tam sobie pukały w te ściany. To jest kapitalne. To jest dla mnie, to jest wymiar życia człowieka, no po prostu, który ma właśnie taki odcinek do wykopania, nic więcej, no w zasadzie. Reszta jest wyobraźnią, jak mówiłem. Czyli jakieś 800 lat jeszcze przed polskimi winiarzami, kiedy będą mogli tak, to tak. Opowiadać? To tak jak pytaliśmy pan Anglików, dlaczego mają takie ładne trawniki. No to się kosi i podlewa. A jak długo? No jakieś 300 lat jest, prawda? My rozwijamy z rolki bardzo często już te trawniki. No tak. Właśnie na tym polega ta różnica. Czyli polskie wina na razie są jak trawnik z rolki. Mają czas. Bardzo im kibicuję. Bardzo, bardzo troszczymy się o powodzenie i one przeżywają w ogóle tak szybko sukces, że zaczynam się troszkę lękać, co będzie dalej. Ale zaskakująco jesteśmy zdolni. Chociaż nie pierwszy raz rzeczywistość potwierdza taką łatwą adaptację, ale tutaj mam pewne obawy, że potrzebujemy czasu, bo tu jest czas potrzebny do tego. Najlepszy owoc pojawia się w 5-7 roku. A wie pan, poezja tej dziedziny mówi nam o tym, że krzew winny żyje tyle, ile trwa nasze życie, czyli ludzkie, człowiecze, czyli około 80-85 lat. W połowie tego życia wydaje najlepszy owoc. Czyli te winnice mają jeszcze swój czas. A ja lubię tę metaforę, mimo że dawno przeszedłem okres najlepszego owocowania, ale wydaje mi się to niesłychanie sprawiedliwe.
Dlatego, że dopiero gdzieś tak w połowie człowiek może się obrócić za siebie i dokonać jakiejś pierwszej oceny tego, co w życiu zrobił, prawda? To jest piękne. Zresztą tych metafor w tym języku jest strasznie dużo i porównań do naszego życia. W ogóle ten język jest fantastyczny, dlatego że nie jest ograniczony. Mówiliśmy na początku o tak zwanym znawstwie, że jedni wyróżniają tam czereśnie, a inny porzeczkę i tak dalej. A trzeci bandaż i siodło. Ale tak naprawdę język tu jest nieograniczony. Każdy może nagle wysnuć jakąś opowieść o czymś, czego doznał w dzieciństwie, prawda, na jakichś wakacjach, porównując zmysły. To samo dotyczy, przyzna pan, to jedzenia także. No. Przecież jest wiele rzeczy, wiele potraw, które nagle przywodzą nam na myśl jakieś zmysłowe dokonania w życiu. Jaja w kuchni. To było wspomnienie ciekawe, miłe, prawda? Miłe. Sobie przypomniałem, jak się staraliśmy o Gorana Bregovicia, żeby zechciał nam to udostępnić, że tak powiem. No ja pamiętam. A jakiś tam jeszcze inny kawałek. Pamiętam śmieszną historię, jak poszedłem z tatą kupić tę płytę i coś przekręciłem i powiedziałem, czy jest Goran i Kora. Goran i Kora. Goran i Kora. Jakby to pięknie brzmiało. Muszę zapytać o Żurek ze Sheratonu i Borowiki z patelni z Chateaubriand. Zwłaszcza, że pozdrowienia wysyłał mi Marcin Sasin, szef kuchni w Sheratonie, który notabene pała się obecnie najbardziej kuchnią azjatycką. I na pewno nie robi żurku. Robi pewnie. I świetny, no ale czy to było tak, że to było też jakoś takie... nazwijmy to w cudzysłowie tygrysy Europy, ten Żurek z Sheratonu, czy faktycznie inside joke? To jest poczucie humoru Julka Machulskiego, to jest jego absolutne, a podane przez Jurka Sztura, no to ma swoją wagę, że tak powiem. Strasznie to było tak zabawne i okoliczności też. Muszę powiedzieć, że czasami ja zapominam oczywiście przy takim natłoku, że tak powiem, tytułów i zdarzeń w moim życiu, to ponad 100 filmów, to jednak jakieś wrażenie jest. I niektóre rzeczy mi umykają, dopiero ludzie mi przypominają na przykład. Albo sobie przypominam jadąc obok tej szkoły, na przykład na rozbrat, gdzieś wykręcili tę scenę więzienną z tak jakimś ogromnym facetem, który dusił się solniczką. A to był Władek Komar chyba. Tak. Ale tutaj ten Żurek akurat jest w filmie Killerów 2. Aha. Ja się trochę interesuję. No, rozumiem. Trochę oglądam. No, rozumiem. Troszeczkę. Ale pytanie, czy... I to też było pytanie od jednego z... jednej z osób, które gdzieś tam przez Instagram zadały pytanie, czy faktycznie było dobre jedzenie wtedy na planach. Też pojawiło się pytanie, czy teraz jest dobre, no ale z wiadomych względów o tym rozmawiać na 2020 nie mamy jak. Ale czy było faktycznie te takie straszne autobusy? Nie, ale pan wymienia skąd? Czy było nie było żadnych jedzenie. Autobusów, wie pan. To autobusy to jest w ogóle postęp nieprawdopodobny. To jesteśmy w Arabii Saudyjskiej razem z tymi, czy nie wiem, czy dobrze kraj wymieniłem, ale w każdym razie dostatek absolutny. Nie, ja pamiętam filmy, w których, no jeżeli kręciło się w wytwórni, to był jakiś bufet, ale jeżeli, nie daj Boże, kręciło się w plenerze, no to ratuj się kto może. Wie pan, to przyjeżdżały takie dwa kotły z jakąś zupą, z wkładką tak zwaną. Okay. I na talerzach, oczywiście z takim niebieskim wykładką taką na zewnątrz, nadgryzionych fajansach, no gdzieś w polu, w bruździe, się coś takiego, co już gorące nie było, z pajdą chleba jadło. Czyli to ta złość na twarzy, kiedy dowiaduje się pan, że to nie jest Las Krzyży, to nie jest kwestia tego, że takie scenariusze, tylko po prostu jest zimno i jedzenie jest straszne. No, bardzo pan to dobrze zinterpretował. O interpretację roli było znacznie łatwiej, kiedy nie dawali żreć na planie. Aktor wyrażał złość w sposób naturalny. Odwiedził nas sympatyczny młody człowiek, Piotrek Schmidt, znany jako ten bardzo. Typ mes. Muzyk, pisarz, człowiek, którego poznałem w roku 2002 na koncercie Bahamadii. I ja go nie pamiętam, się nie dziwię zresztą. To byśmy zagrali coś Piotrka, bo on bardzo ciekawe piosenki nagrywa i też fajną książkę napisał, więc tak.
strasznie się przyjemnie myśli, że przez 4 lata przychodzę do tego radia, rozmawiam z ludźmi związanymi z gastronomią. I to jest taka fajna klamra, bo pan powiedział tyle fajnych rzeczy o tych ludziach. Ja myślę, że nie tylko ludzie związani z winem są takimi nośnikami tych fajnych historii, bo to jest na przykład Aleksander Baron, który był tutaj w zeszłym tygodniu, który ma u siebie w karcie tylko polskie wina, więc to już trzeba mieć nomen omen jaja, żeby tak zagrać. No ale każdy z tych ludzi ma jakieś takie fantastyczne historie gdzieś schowane i one powodują to, że karmią fantastycznie. A nie myśli pan, że jest tak, że ten termin tapas, który gdzieś u nas pokutuje jako to fantastyczne jedzenie właśnie hiszpańskie, to jest tak jak z syndromem paryskim, jak przyjeżdżają turyści z Japonii do Paryża i nagle okazuje się, że szczury biegają pod wieżą Eiffla? Czy nie jest tak, że jedzie się... No ja miałem tak, że pojechałem do Bilbao i dostałem bagietkę z ziemniakiem. A wydawało mi się, że będzie tam kawałek ośmiornicy, jamon serrano. Czy nie jest tak, że troszeczkę przesadzamy w tej interpretacji tego, że u nas jest gorzej? Nie, nic nie jest gorzej, wie pan, tylko inną miarę, że tak powiem, do tego stosujemy. Przede wszystkim to jest tak jak z winem. Jak ktoś mnie pyta, jakie pan wino lubi, to nigdy nie mogę odpowiedzieć jakie, dlatego że różne lubię, w zależności od tego, z kim piję, do czego to piję i tak dalej, więc nie mam jednego. Ale jeżeli ktoś mówi, że bardzo lubi chilijskie albo włoskie, albo jakieś, to nic nie znaczy, bo w tych miejscach robią wina i bardzo dobre, i bardzo niedobre. I tak samo jest z kuchnią. Jeżeli się mówi o kuchni hiszpańskiej, bo pan o niej wspomniał, no to ma ona swoje jakieś miejsce, podobnie jak liońska we Francji, która jest uważana za najlepszą, a w rzeczywistości okazuje się, że trzeba trafić. No tak. Dzisiaj wszędzie trzeba trafić. Trzeba mieć adres. Trzeba mieć adres w Paryżu na przykład, żeby trafić na restaurację, w której jest dobra karta win. Tak. Albo nie trafić na tatara z ketchupem, tak jak mi się ostatnio stało. Na przykład. Gdzie cenią jedzenie. Jak mówiliśmy na początku, świat się zunifikował straszliwie. Mhm. I jeżeli jemy dzisiaj tapas hiszpański, no to jest trochę w tym, takiego uproszczenia. Świat się skurczył oczywiście, ale mamy doskonałą kuchnię. Ja pamiętam kuchnię mojej mamy, bardzo ciężką kuchnię, taką zabielaną, zagęszczaną, pełną smakowitych rzeczy, które dzisiaj... Zupę zjedz, dobra, od obiadu pomidorowa. Pieprz niedobry na nerki. Tak jest, to pamiętam. No i odmień być. Tak, bo nie odmienić. Jeszcze z moim kolegą Olafem, szefem kuchni El Fuego, genialnym człowiekiem, mamy tak, że mówię do niego: strzała, Olo, a on mówi: strzała, Angela. Tak, to wchodzi w język. Bardzo. Mamy pyszne rzeczy, ale to też nie znaczy, że mamy się wyzbywać czegoś takiego. Mody są, na jedzenie też są mody, prawda? Są kuchnie, które zdobyły cały świat. Jest kuchnia wschodnia, która zdobyła świat, jest kuchnia włoska, która zdobyła świat po prostu i nie da się już bez tego wyobrazić sobie żadnego miejsca praktycznie na świecie. Ale z drugiej strony jest jakaś ubogość w tym, że nie towarzyszy temu odkrycie. Że nie, tak jak ja kiedyś jechałem do Paryża ze ściśniętym gardłem i wchodziłem w przestrzeń tego i rzeczywiście to, co było mityczne, znajdowało potwierdzenie w każdej prawie restauracji, do której się wchodziło. Dzisiaj jest o to trudniej. No, turyści, którzy rozprowadzili nam zarazę po całym świecie, po prostu dzisiaj są najlepszym dowodem tego, co my robimy. Po prostu my jesteśmy bez przerwy w podróży. My jesteśmy bez przerwy w podróży, co sprawia, że nic nas właściwie nie zaskakuje, że to, po co lecimy 24 godziny gdzieś na antypody, można śmiało dostać za rogiem gdzieś. No jasne. Tutaj. Pan mówi, co pan chce, ja mówię. Moi koledzy to zrobią. Się postarają, tak o. Bardzo było przyjemnie Mnie, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Porozmawiać, zwłaszcza, że naprawdę dla mnie jest to jakiś super wyczyn. Jak się okazało, że faktycznie minęły 4 lata tutaj, gdzie rozmawiamy z całą warszawską i nie tylko gastronomią. I bardzo się cieszę, że przyjął pan to zaproszenie, że nie uciekł pan przez te wszystkie piosenki. Nie, to było miłe wspomnienie. Ale żeby, wie pan, kropkę jeszcze postawić, chcę panu powiedzieć, że gen pierwszy jest u mojego dziada, którego nie poznałem, bo nie miałem takiej możliwości, on umarł w 30 latach,
a urodził się w XIX wieku. I był właścicielem karczmy Hulajpole na dalekiej Ukrainie. Więc jeżeli jest jakiś gen, no to on się niewątpliwie, że tak powiem, przeniósł w moich żyłach gdzieś. Z Hulajpola. Z Hulajpola. No i ten Hulajpole to też, żeby nie powiedzieć Hulajpolo, pana Maćka chciałem zaprosić. Musieliśmy to zrobić. Ja mam szybkie okulary. Cześć. No brawo. Ty się pojawiasz na szklanym ekranie. Wizję zalewa czerwień twych ust. Jesteś najlepsza zdecydowanie. I z wszystkich dziewczyn największy masz biust. Wciąż po kanałach szuka twojego ciała. Szept twój namiętny w mych uszach brzmi. Patrzę się w ekran i ciągle nie mało. Mejcy coliny z kanału TV. Siawala, siawala, siawala. Mydełkofa. Siawala, siawala, to ja. Mydełkofa. Siawala, siawala, ty i ja. Mydełkofa. Siawala, siawala, siawala. Mydełkofa. No brawo. Wielka bardzo. Niespodzianka i cios. Cios niespodziewany. Słyszymy się już za tydzień. Ahoj. Za tydzień Casa di Tuzza. Tak, familia, cześć. Pa, pa.